Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a to jest... Kryjówka kanibali, jak możecie się domyślić. I właśnie w tym odcinku trochę tu narozrabiamy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o ludożercach. A tymczasem bierzemy się do roboty. Moi kochani, za dużo nie możemy... Chłop tu upadł po prostu. Za dużo nie możemy zrobić. Musimy odbić naszą cudowną żonę. A może stanę sobie tak o i będę więcej widział. Ale ich tu jest. Nie powinienem tak przebiegać. Ale ich tu jest. Także nie zapomnijcie zostawić łapki, jak jaracie się na serię z Metro, bo totalnie zamierzamy jeszcze trochę porobić. Co prawda, biorąc pod uwagę fakt, że to jest jeden z ostatnich filmów z Metra regularnie w tygodniu, to dobry airsoft, co? Tu jestem, biegnę. Metro będzie dalej się pojawiać. Będzie się dalej pojawiać, moi kochani, w postaci niedzielnej, raz w tygodniu, także następną niedzielę wam na pewno zapewnię rozrywkę, jeżeli chodzi o Metro. A już od wtorku ruszymy ze Spider-Manem Remaster. Czyli porcie z PlayStation 5 Insomniaka. Słyszałem, że beznadziejnie gra się na klawiaturze. Sprawdzę to oczywiście przed nagraniem. Dam wam znać, zresztą sami zobaczycie. Jak to wszystko będzie wyglądało. Вентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Не подобает мне это умоцнение тут. Казармы и медблок. Ну то в дороге. Мы себе тут как-то узброить, дозброить не могу за bardzo. Bywajcie, chłopaki. Robię, co mogę. Przeczytajmy coś. Kartka z dziennika. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Niedotrzymanie terminu to najlepsze, co mnie spotkało. Pomyśleć, że tak się przejmowałem jakąś głupią premią. Po co kupce popiołu pieniądze? Jesteśmy w domu. Rząd nigdy tu nie dotarł. Cały kompleks należy teraz do nas. Bunkier miał ocalić całe miasto, a nas jest raptem kilka tysięcy. Brakuje tylko kobiet, ale i to załatwimy. Jak osłabnie promieniowanie i przespacerujemy się na dół, albo raczej jak się wyczołgamy. Trafiło się ślepe i kurze ziarno. Kurwa jego mać. Rząd miał dobry powód, żeby tu nie przyjeżdżać. Ktoś wywinął niezły numer z budżetem na żywność. Udało nam się skończyć budowę, ale magazyny są puste. No jasne, kwatermistrze to złodzieje. Można się było tego spodziewać, ale mówili prawdę. Zostało tylko trochę nasion i makaronu. Ale nawet rok na tym nie pociągniemy. To jest właśnie to, że trochę poczytamy, trochę się podowiadujemy i okaże się, że jesteśmy w ciężkiej dupie. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, tak wam powiem. Bo poza tym, że są to bardzo nieprzyjemne miejsca, czyli bunkry, coś czego bardzo nie lubię,
Nie słychać, nie? Tu coś trzeba? Tam, tu. To... Jeszcze walczymy z bardzo nieprzyjemną grupą przeciwników. Czyli kanibalami. Nienawidzę ludojadów. To jedna rzecz. No to jak się pan zwiksował. Wow, shit. Nie ma rzucania. Ciekawe, czy rzucił granat, czy wybuchnie, czy nie wybuchnie. Dobrze, słuchajcie, muszę się tutaj skupić, bo tu jednak... O mój Boże. Dobrze jest się... rozglądać, posprawdzać miejscówki, tereny. Nie chciałbym się wpakować w jakieś nieprzyjemne miejsce, ale to, co muszę wam powiedzieć na... Co muszę wam powiedzieć na pewno, to... God damn it! Nie jest tu przyjemnie. Tak wam powiem. Nie jest tu przyjemnie. O. Artyom, nie naszał! Robię co mogę, stary. Porwali mi żonę, to jest mój interes, żeby ją znaleźć, okej? Okay? Nie musisz mnie, kurwa, popędzać, głąbie. Nie ułatwiasz mi tego. Bye. Gówno tu widać, to mi się nie podoba. No właśnie, to jest to, o czym mówię, że nic nie widać. Poza lutowaniem dobrze jest się jeszcze rozglądać, mieć oczy szeroko otwarte. Tam kogoś słyszę. Czysto. Ale jedyne, co bardzo lubię w grach, to jest C-Cube, czyli właśnie walka na bliskim dystansie. Bo jeżeli mam otwarty teren, to niestety, ale trochę bardziej się boję. A tutaj jest mi to po prostu na rękę, że nie wszystko, jakby nie mogą mnie zajść z każdej strony, nie mogą... jakoś nie wiadomo, jak bardzo zaskoczyć, chociaż też istotnym elementem jest kwestia tego, że mogą mi skoczyć na łeb z góry. A tego bym nie chciał. Rozejrzyjmy się tutaj. Tu się wydaje, że może być coś ciekawego. I zaraz będę to sprawdzał. Czyżby była droga... No tak, kartka z dziennika numer 2. Wszyscy siedzą w bezruchu. Głód nawet mi już tak nie doskwiera. Dobrze, że nie słuchałem tych kretynów i nie piłem zbyt dużo. Pociągnę przynajmniej z tydzień dłużej. Mam spuchnięte stawy. Ciężko się pisze. Nie jestem w stanie o tym pisać, ale muszę. Zrobili tydzień temu zupę. 5 idiotów dobrało się do niej i porozrywało im kiszki. Nie tknąłem jej cały dzień. Próbowałem trochę w nocy i od razu wyżygałem, ale rano... smakowała jak kurczak. Najmniej znów mogę pisać. Myślałem, że już po mnie. No właśnie. Nie podoba mi się, bo mam pewne podejrzenia, że ta zupa została zrobiona z... No właśnie. Z czego? Na to pytanie możecie sobie spokojnie odpowiedzieć sami. Dać mi znać w komentarzu. Z czego mogła zostać zrobiona taka zupka? Bo mam pewne... Ja mam swoje podejrzenia. Jeżeli już napiszecie, to dopiero wam powiem. Nie napiszecie, to... To nigdy się nie dowiecie. Halo. Nie zobaczyłem twojego fantastycznego wejścia, bo lutowałem. Sorry, mordo. Tędy chyba nie przejdę, prawda?
Chłop co się usmażył. Ej, takie poparzenie to jest chyba nic fajnego, co? Jeszcze nie ogniem, nie wodą, tylko samą parą, tak kurde. Dobra, chuj z nimi. Rozstrzelam ich klasycznie. CQB to jest coś, co bardzo lubię. Jeszcze jeden. Chyba wszyscy. Muszę wam powiedzieć, że jednak gry typu Insurgency, w które grałem bardzo dużo, zresztą bardzo dużo tego było na moim kanale kiedyś. Może kiedyś wrócę do Insurgency. Bardzo przyjemna to była gierka. Boże, ile much. Zajebiste są te efekty, że faktycznie te muchy gdzieś siadają na tobie, widać je, łażą. To jest naprawdę, naprawdę spoko. Ale właśnie gry typu Insurgency nauczyły mnie trochę walki w pomieszczeniach. Nie ma litości. Jaki zasób masz fajny tu. Ciekawe co byś opierdzielił. Kurwa, zastanawiałeś, to bardzo źle wygląda. Ale trudno. W każdym razie nauczyłem się grać w bardziej takich klaustrofobicznych miejscach i bardzo się dobrze z tym czuję. Komandny centr nasz. Przy potierze связi точка spora здесь. Idiot, rozbijaj z управлением дверями лифтами. Zablokiruj все верхние проходы. Пусть эти твари побегают. Więc mam nadzieję, że podoba wam się mój sposób przechodzenia metro. Robię to trochę, mam nadzieję, że trochę inaczej, może ciut bardziej taktycznie, a może w ogóle. To wam pasuje, a może nie. A ja sobie przejdę tędy, bo wiem, że mogę. Znajdę jakąś alternatywną trasę i zaskoczenia ich wezmę, co? Co u ciebie? Wolny zaszczyt! Freak up! Anno nie naszł! Jasne, продолжаем поиски. Nie wiem, czego szukałeś, gościu, ale znalazłeś śmierć tylko. Ty też znalazłeś tylko śmierć, ale ja się jeszcze tutaj rozejrzę. Najgorsze jest to, że nie wiem, w którą stronę iść. Czy w tą? Czy w tą? Chyba w tą. Żeby nie iść dalej. To jest dla mnie istotne, żeby nie iść dalej. Tak, w tą. Zależy mi na tych dziennikach, słuchajcie. Kartka z dziennika numer 3. Kurwa. Wpuścić ich. Chuj z promieniowaniem. Minął już ponad rok. To obcy. Nie musimy się nawet dzielić. Mogą ciągnąć losy czy coś. Ważne, że mamy teraz żarcia na kilka miesięcy. Boli. Wszędzie boli. Gorączka o mamy. Doktorek pierdolił, że obcy nam to zrobili. Chuje, jakieś priwony czy co? Trzeba ich kurwa upiec. Teraz za późno. Mam mięso. Jest w sumie... Jakby się tak zastanowić, to w całkiem sprytny sposób tutaj jakby ludzi jakby gdzieś tam zwabiają. A później najwyraźniej, znaczy najzwyczajniej na świecie ich jedzą. Jakby... To jest mocno dziwne, okej, okay? Ale...
Ale jednak w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Prawda? Jest w tym jakaś metoda. Bye. Więc pomimo tego, że są kanibalami, chyba nie są tacy strasznie głupi. Prawda? Mnie się tylko tak wydaje, że nie są tacy strasznie głupi. No dobrze. Ruszmy zatem dalej. Znajdźmy naszą... Oj. Cześć. Nie podoba mi się to. Kawał skurwysyna z niego, ale chyba się usmażył. Cześć. Chyba go pokonałem. Myślałem, że będzie trudniej. Jak grałem poprzednio, grałem na wyższym poziomie trudności i było naprawdę hardo. Talk on this. Chyba mam pewien pomysł. Nie będę z tym szedł. Wiecie co? Nie będę z tym szedł z prostego względu. Szkoda mi trochę jakby marnowania amunicji i tego wszystkiego. Ja sobie oczywiście dobuduję tutaj parę rzeczy. No, mamy lunetę noktowizyjną i laser podczerwieni. Dobrze, ale zależy mi na tym, żeby zbudować tego kałacha z powrotem. Zmniejszmy sobie stabilność, zarzućmy sobie celowniczek, weźmy sobie dłuższy magazynek i może być w sumie laser podczerwieni. Tu nic więcej mnie nie zaskoczy chyba. Mam takie wrażenie. Więc dobrze, słuchajcie, ruszamy w tany dalej. Fajnie było chociaż jednego delikwenta zdjąć z tego ciężkiego karabinu. To naprawdę robi, jakby buduje satysfakcję. Lecimy dalej. Dziennik oficera. Od miesiąca tkwimy tu jak szczury i co nam z tego przyszło? Nie wiemy nawet, czy ktoś tam został przy życiu. Wszystkie anteny zniszczone, a poziom skażenia jest za wysoki, żeby je naprawić. Nawet gdyby były całe, to czy ktokolwiek miałby powód, żeby się z nami kontaktować? Ważniaki nigdy by tu nie dotarły. Nigdy tu nie dotarły. Budowlańcy mają jednak rację. Powinniśmy się tu zadomowić. Trochę to potrwa. Ci idioci, ta ich rada. Wybaczyłbym robotnikom, gdyby to oni wymyślali te bzdury, ale czemu oficerowie chcą bawić się w takie gierki? Żeby móc zwalić winę na rządowe rozporządzenia, gdy znowu zmniejszą racje żywnościowe? Jak to ma pomóc, skoro żarcia i tak już nie ma? To szaleństwo. Doktor ma rację. My, technicy radiowi, nie jesteśmy tu przez przypadek. Nie tylko uratujemy naszych towarzyszy, ale pomożemy też tysiącom ludzi na zewnątrz. Musimy tylko naprawić anteny. Niech prawdziwy rząd dowie się, że żyjemy. Wyślą nam konwoje z zaopatrzeniem, a projekt Arka zapewni ocalałym schronienie. To teraz najważniejsze, prawda? Jak widać chyba nie jest najważniejsze. Nigdy nie było najważniejsze i... Przynajmniej nie dla tych mądralińskich, prawda? Przynajmniej nie dla nich. Chciałem powiedzieć, że temat jest straszny, ale jest i nasza żoneczka. Artём, ja znala! Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Ты можешь себе поспешить? Только не убивайте! Помните, я говорил, был такой эксперимент...
To i tak chyba mało. Artyom, ty cel? Słowo Bogu. Tak, dziena. Spalmy tę budę i spieprzajmy stąd. To nie jest dobry moment, żeby się przytulać, tak mam takie wrażenie, wiesz, jakby... Fajnie by było się przytulić i w ogóle super, ale... Ale ja jednak chyba wolałbym stąd spierdzielać. Tam jest notka. Nie. Bardzo dobrze, idziesz? Idziesz? Mnie nada dyszać mnogo. Nasiedziałaś się, dawaj, nie ma czasu. Teraz przyjdą kolejni i zrobią z nas, kurwa, devolaje. Nie chciałbym, żeby zrobili z nas devolaje. To jest wystarczająco dużo zmarnowanego mięsa. Nie widzisz? Oni są dalej głodni. Ewidentnie są głodni. Bang, kolejna notka. Dziennik oficera 2. Słuchajcie, mam nadzieję, że cieszy was to, że to czytam. Przynajmniej możecie się dowiedzieć, co się wydarzyło w Yamantau. Nic już nie można zrobić. Zostało im jakieś 5 dni życia. Przynajmniej doktor powiedział, że da im coś na uśmierzenie bólu. Nikt się nie spodziewał, że wejdę tam naprawić anteny. Chłopaki, trzeba mi było powiedzieć. Trzeba było chociaż założyć skafandry. Działa. Wysłałem pierwszą wiadomość. Udało się. Chłopaki wciąż żyją. Alosza nawet się uśmiechnął, gdy o tym usłyszał. Przynajmniej teraz wiedzą, że ich śmierć nie pójdzie na marne. Włączyłem radio, a oni natychmiast mnie stamtąd usunęli. Nie mogę się nawet niczego dowiedzieć. Mówią, że to ściśle tajne. Przy drzwiach stoją teraz strażnicy. Zostałem też wykreślony z listy osób, którym przysługują dodatkowe racje. Tak mi się odpłacają. To straszne, jak inni byli w stanie to wytrzymać. Minęły ledwie 2 tygodnie, a ja mogę myśleć tylko o jedzeniu. Inni dostawali takie same racje miesiącami. Kolejne 2 tygodnie. Nogi zaczęły puchnąć. Podobno za dużo piję. Nie mam siły się ruszać, nawet pisać jest mi ciężko. Kompletna apatia. Przynajmniej nie czuję tak bardzo głodu. Są tutaj. Usłyszeli nas. Może to zwykli uchodźcy, ale... przyszli. Zaczął jeździć mi odkurzacz, musicie mi wybaczyć. Skończę tylko czytać. Wkrótce nadejdą dostawy zaopatrzenia. Jeszcze nie jest za późno. Wszystko będzie dobrze. Oczywiście przechodzą teraz kwarantannę, ale to wkrótce będziemy mogli z nimi spokojnie porozmawiać. Podobno kwarantanna się przedłuży. Przywieźli ze sobą jakieś choróbsko, ale mieli też żywność. Na razie dostaliśmy bulion. Więcej byśmy teraz i tak nie przełknęli. Co za wspaniałe uczucie. Od razu zrobiło mi się lepiej. A ten smak. Coś niesamowitego. Nie rozumiem. Czy była druga grupa uchodźców i też przywieźli zapasy? Samo mięso. Żadnego zboża. Nic. I znowu wszyscy przechodzą kwarantannę, a przecież poprzednia grupa siedzi tam już miesiąc. Nie dowiedzieliśmy się nic o sytuacji w kraju, o rządzie. Dlaczego? Sorry, muszę... Muszę poważnie pomówić z doktorem. Na pewno usłucha starego znajomego. Słuchajcie, muszę... obczaić, co ten robot zrobi zaraz, bo... Bo jak mi znowu kiedyś na streamie mi wywrócił green screen. Muszę go ogarnąć. Pomimo, iż to inteligentne roboty, to jednak czasem się chłop na 37 metrach kwadratowych zgubi. Więc tutaj widzicie, on nawet nie wiedział, co zjadł. Samo mięso, żadnego zboża, nic, nie? Że znowu wszyscy przechodzą kwarantannę, przechodzili ją wcześniej. O co chodzi? Tamci nie dali rady. To nazywa się przyjechali. Ja już думала, wряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Инцилантиус и его фанатицы to był cienki chuj w porównaniu do tego, co się tutaj dzieje. Nie wiem, czy zauważyłaś. Ale jakbyś czytała sobie te rzeczy, to też było... miałabyś pewne pojęcie na temat tego, co się dzieje. No nie. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. No dlatego dobrze wiedział, co robi. Поразительно просто. Przerażające. Врач был. Ну ничего. Посмотрим еще.
Йоту мы точно пережили. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie wyszliśmy stąd. Co się dzieje z włosami w ogóle? Aniu. Włosy ci się wiksują trochę. A nie, jest okej. Skąd to światło w ogóle, moje pytanie brzmi? Tu się nic nie świeci. No dobra. Zostało tu jeszcze kilka rzeczy. To mraz! Ania, słowo Bogu, ja by siebie nie prosił. Ja w porządku. Kto że mógł znać? Kto znał, że tu twary eci? 20 lat ludzie żrali. Ty понимаешь? A, простите, я как лейтёха сопливый повёлся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь убил. Зарозумялство, опустилем гарды, курва, но... Ale to było do przewidzenia. Придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будет? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация... Właśnie. Ja się tutaj rozejrzę, oni sobie pogadają. Możecie sobie to czytać po drodze. Ja mniej więcej wiem, o co tu chodzi. Wysadzimy tę budę, co? Wysadźmy tę budę, proszę. Boję się, że nie wszystko znalazłem, no. Zря ty tak, Ania. Ja понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но что с тобой? A, ułożyło się. Wszystko gra. Faktycznie. A jeśli w следующий raz nie обойдется? Это, конечно, да. Но ty что, собрала дитичку? Jeszcze się rozglądam, słuchajcie, za tymi notatkami, ale... No, chciałoby się время, co mnie осталось провести. Вот с ним. Jest i ostatni dziennik, słuchajcie. Czytamy. Niewyobrażalne. Ohydne, odrażające monstra. Więc dlatego nikt nie został wypuszczony z kwarantanny. A ten skurwiel ma jeszcze czelność oferować mi powrót do służby. Najpierw mnie wyrzucają, a teraz nagle chcą mnie z powrotem. W dodatku w ogóle się nie boją. Czyli na zewnątrz nie ma nic. Nie warto nawet sprawdzać radia. Nie ma żadnego rządu. Prawo nie istnieje. Państwo też. Ale czy to daje im prawo do zabijania i pożerania ludzi? Niewiele im było potrzeba, by stać się potworami. Już ja wam pokażę. Zobaczycie, co to strach. Dobrze, że nadal mam broń. Ja wam pokażę. Rozwiązywanie problemów z zaopatrzeniem, wypierdolone ścierwa. O mój Boże. Mocno. Mocno powiedziane w sumie. Za dużo nie zostało nam do ogarnięcia. Ja tylko mogę, nie mogę. A, mogę sobie wyjść stąd? Mogę tu? Mogę, tutaj mogę. Dobrze. To ja tylko jeszcze zaopatrzę się chyba w długą lufę, bo będzie strzelany na większą odległość. Więc... Pozwólcie, że dłuższa lufa. This is lit. No właśnie. Dobrze, że oni są prości jednostrzałowi. Na górze nic? No jednak na górze. Ten achievement sprawiedliwa zemsta, ale to nasi. Kogo wystrzelacie? Nikogo nie ma. A, tu ktoś jest. Oj, chyba dojechaliśmy. Pierdzielanko. Na bok!
Ile ich tu jest? Bez kitu, co za w ogóle armia? O co tu chodzi? Хватит, запрыгивай! Я ленту дробить хотел! Заставьте брать, тяжелая! Ale można się na nich wyżyć potężnie. Oho, widzę, że ktoś ma tu ciężki karabin. To ja się nawet nie będę bawił. Po temacie. Chyba pora znaleźć prawdziwy bunkier rządowy. Moi kochani, udało się ograć to w 30 minut. Udało nam się uciec. I jesteśmy z powrotem. Кретин поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём ещё в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придётся. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Jesteś pewna, że tam jesteś gorszego niż kanibalek? No jakby... No, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно, а во-вторых... Żyjmy i jeździmy po świecie. Powolutku, delikatnie, mamy amunicję, mamy żarcie, żarcie może zawsze możemy znaleźć. Pojawił się nowy plan. Ach, no dobra. No co, Artyom, pojechali szukać twoje idealne miejsce. Trubi odjazd. Dzięki, mordo, za nową mapę. It is what it is. Lecimy, moi kochani. Morze Kaspijskie. Trzy miesiące w drodze, trzy miesiące ciągłych prób, ale po Yamantau jesteśmy gotowi na wszystko, co przyniesie los. Od centrum łączności Kaspijskie 1 dzieli nas zaledwie kilka kilometrów. Czy znajdziemy tam mapy, które doprowadzą nas do miejsca wolnego od promieniowania? Takiego, w którym moglibyśmy się osiedlić? Nie wiem, ale co nam zostało poza nadzieją? Pustynia odciska na nas piętno. Załoga nie domaga z powodu upałów i pragnienia, a i aurora kiepsko się trzyma. Brakuje nam węgla. Zaczęliśmy palić czym popadnie. Starymi podkładkami kolejowymi, podkładami kolejowymi i gałęziami. Stare szpale i chworost. No właśnie. Jak sytuacja wygląda na Morzu Kaspijskim, dowiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tymczasem. Jest ciepło. Jest bardzo ciepło. Dziękuję wam bardzo i bez odbioru. Артём, я знала. Сзади! Вечно найдется такой герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные!